Dzień dobry. Dziś jest wyjątkowy dzień. To gość Pawła przedstawia Pawła. Przedstawiam. Mój serdeczny przyjaciel, zastępca naczelnego redaktora, Paweł Pietkun, mąż Małgorzaty Pietkun, do niedawna Dudek. Witam Państwa serdecznie, ja przedstawię w rewanżu, przedstawię Roman Sklepowicz, prezes Stowarzyszenia Pokrzywdzonych przez System Bankowy i Prawny w Polsce. 222 legionista. 222 legionista ujawnia się tym, którzy jakoś z jakichś dziwnych, tajemniczych powodów się nie domyślili. Co się dzieje z Amber Goldem? Co tam za nazwiska się pojawiają? Tusk! Wierni czytelnicy Nowego Ekranu, nie tylko za przyczyną twojej przecudownej żony, moim również, sprawa Amber Goldu znając od początku, tak długo jak polskie służby specjalne, wymiar sprawiedliwości, prokuratura, sądownictwo, no i oczywiście Komisja Nadzoru Finansowego. I premier. Dziś nagle, taki premier oczywiście też, dziś nagle od 16 lipca wszyscy zainteresowali się jedną z 17 spółek przewalaczy. Dziś już wszyscy wiemy, że te firmy to tak zwane piramidy, że one biorą pieniądze, obiecując wysoki procent. Kiedyś taki był w Warszawie Grobelny, co obiecywał 300. Wszyscy mu to zapomnieli. A dzisiaj się obiecuje 10-15, władza na to patrzy. I jest pytanie, czy dlaczego to toleruje? Co jest powodem, że na naszych oczach władzy, dociekliwych prokuratorów CBA, BW, CBS i tego typu trzyliterowych nazw, czemu oni nie reagują? Kto paraliżuje ten cały system nadzoru mimo wszystko nad naszymi obywateli pieniędzmi? Ano jest na to jedna odpowiedź, ponieważ to jest tylko rewers, jedna część tego medalu, bo po drugiej stronie jest cały system, który robi dokładnie to samo, a może nawet w szerszym zakresie, wygodny władzy. Więc atakowanie tego małego segmencika, 17 w końcu firm, iluś tam tysięcy ludzi. Bo mówimy teraz o bankach. Tak, o systemie bankowym, o tak zwanych chwilówkach, o tak zwanym prowidencie, którego ambasador Wielkiej Brytanii stukał do drzwi pana premiera, żeby ustawa lichwiarska, antylichwiarska dotyczyła tylko systemu bankowego, bo oni mają na 160, nie mają ochotę mieć 200. Przecież to wszystko można zmieścić w jednym. Obywatel Rzeczypospolitej Polski ma być okradany, ponieważ tak chcą posłowie, wylobowani posłowie, i czy, że oni wam mówią, że oni bronią, że oni się troszczą. To jest w ogóle lipa. Z całą pewnością nadzór nad tego typu dżentelmenami, którzy pozwalają sobie kupić linie lotnicze, które jako jedyne w Polsce latają nie płacąc nikomu, obsłudze, stewardesom i jeszcze opłat lotniskowych, a lotniska, jak wiecie Państwo, należą do samorządów. Znaczy wyobrażacie sobie Państwo, że ja jako pilot, a jestem pilotem, lecę z własnym instruktorem Aleksandrem Kujawskim, nauczycielem wszystkich szybowników. Kto nie zna Kujawskiego, znaczy w ogóle nie lata. I ja chciałem mu się pochwalić, zaprosić go na kawę na ławicę. Wsadziłem go do Zlina i mówię, Olek, popatrz, ja cię zawiozę na kawę. Wylądowałem. Podjechał autobus, musi. I gdzie nas zabrał? Na briefing. A na briefingu 19 baksów za wykonanie operacji lotniczej. No ale Robak, ty się nie nazywasz Tusk. Okej, ale ludzie, żadna linia lotnicza, jeśli mi wierzycie, nie może wylądować na jakimkolwiek lotnisku, nie regulując operacji lotniczej. Ale ty się nie nazywasz Tusk, a tamta linia lotnicza zatrudniała niejakiego Tuska. A to jeśli, był telefon. Tuska. Jeszcze Tuska. Ale jeszcze Tuska. Podobno. Że to są pod szczególną ochroną linie, to oczywiście samorządy klęknęły i jedyny, który się przyznał, to samorząd miasta Kraków, który popłynął na 8 milionów złotych. Pozostałe lotniska, zauważcie Państwo, w ogóle nie kwiknęły do telewizji. Tu pani krzyczy, że jej 15 tysięcy poszło na ulicę. Druga pani, że 1200. A popatrzcie, samorządy, właściciele lotnisk popłynęły na miliony i wszyscy kurwa milczą, bo co? Po prostu, trochę wstyd powiedzieć premierowi, bo premier sobie przypomni, powie, panie prezydencie Grobelny, prezydent Poznania, no pan ma jeszcze parę spraw w organach ściganiu. To co myśli prezydent? Poczekam na nowego premiera. Ludzie, przecież to jest kant. Ci ludzie nie tyle nas oszukali, co system nadzoru państwa pozwolił się kiwnąć na miliony złotych, a dzisiaj każdy mówi, no wiecie, ci ludzie tacy nieroztropni kładli dychę, liczyli za 13. Przecież tu Kant poszedł na ciężką kasę. Przypominam, że jeszcze jest OLT Express, jaki Paweł?
No, jest... no w Niemczech! W Niemczech, niemiecki. Przecież tam lata! Z jakich pieniędzy to pojechało? Czy tylko tych idiotów, co przepraszam, licząc na 100% zyski, 250 milion procent zysku? Nie, nie, kochani. W ten system weszła lewa kasa. Lewa kasła. Kasa operacyjna, lewa kasa mafii, z narkotyków, z tej marihy, coś tam, co tam promowana teraz jest, nie wiem, nigdy nie żarłem żadnego narkotyka, więc jestem cienki, przepraszam was najserdeczniej, ale prawdą jest, że tam wypłukało się dość dużo grosza, a dzisiaj ABW mówi, no wiecie, trochę kilo złota taczką przejechało Odrę. No przecież wiadomo, że musiało przejechać Odrę, bo przecież OLT Express nie powstał za gwizdek. Tam na pewno opłaty lotniskowe trzeba płacić, tam na pewno związki zawodowe, kłaniam się, trzeba pilotom płacić, stewardesom trzeba płacić. Ludzie, tam ciężej kantować. Tam państwo broni swoich obywateli, w odróżnieniu do Polski, bo tutaj państwo myśli, jak tego obywatela oskubać. Dać mu jakiś podateczek, dać mu jakieś OLT Express, prawda, kupujecie bilet, ale nie lecicie. No słuchajcie. Co wy mi tu krzanicie 7 tysięcy poszkodowanych Amber Banku? A ile ludzi zapłaciło za bilet OLT Express, co? 270 tysięcy wyrąbanych. No, dobra, ale teraz kogo postawić pod ścianą? Słuchajcie, jeśli no, w burdelu nie idzie interes, to się nie wymienia łóżek. Jeśli w państwie mają zjawiska takie rzeczy, to się wymienia rząd i jego premiera. To ten pan za to odpowiada. A jeśli on o tym nie wie, no to przepraszam najmocniej, pomyliliśmy się przy wyborach. Bardzo przepraszam. Ależ on o tym wie. Nie. On jest w kokonie tych, którzy finansowali ten bajzel. Największa tragedia od komuny, żeby jasność. Sekretarze też jak Tusk byli ogłupiani. To jest ten kokonik, nie? Wiecie, jak władza jest wybierana, to szefunio mówi, no zrobię swój gabinet. I przez ten gabinet do niego przeciekają jakieś tam informacje. Ale z czasem każdego dnia ten kokonik jest precyzyjniejszy, bardziej szczelny. Najpierw 18, później 10, a na końcu 2-3. Pamiętacie Kapuścińskiego, cesarz, nie? Każdy ma dojście na ileś czasu, ale tylko już 3-2. I on ma informacje tylko od tego 1-4. I tamci mu tego nie powiedzieli, więc on tego nie wie. Spieprza gdzieś, prawda, na narty. Ale poczekaj, poczekaj. A Pawlak zostaje i mówi, bardzo przepraszam, myśmy to wszystko sprawdzili. No przecież no trzeba być debilem, żeby nie powiązać dwóch spraw. Elewaru i ktoś nagrywa kamerą, prawda, no wszystko podejrzewam szefa kółek rolniczych, pana Serafina, pozdrawiam serdecznie, Władku. No ale nie to, że się sam nagrał. Ktoś mu postawił tą maszynerię i mówi, Waldek, my tu mamy kwity do rozegrania. I w odpowiednim czasie postawił, a tamten mówi, nie mam kamer postawionych, ale wiem, co robi Michał T., czy Tusk zwany. I seru, w nagrodę za Elewar, pamiętajcie, Elewar to 1,2 mld rocznie kasy, 400 milionów dolarów, jest po co się schylić. Nawet w zachodnich warunkach to jest lot of the money. I co mu zrobił? Zrobił mu teraz OLT Express i Amber Gold. Oczywiście w nagrodę ten już kombinuje kwity i Waldka wykąpie w takiej kryciej żabce i zaraz się czegoś dowiemy dalej. Myślę, że to jest prosta droga do jesiennych wyborów, czego wam bardzo serdecznie, słuchacze, życzę. I oby się twoje słowa zamieniły w złoto. A ja obowiązuję się wystartować w kolejnych wyborach. Dziękujemy bardzo.